Dzień dobry. Dzisiaj taki temat trochę niedorzeczny, kontrowersyjny, bo dotyczy czegoś, co nigdy nie było Bożym zamiarem, a niestety jest rozpowszechnione w 90 lub więcej procentach wyznającego chrześcijaństwa. Ordynacja. Ordynacja. Szeroko rozpowszechnionym w chrześcijaństwie poglądem jest twierdzenie, że kandydat chcący być sługą Chrystusa musi podjąć najpierw wykształcenie w szkole teologicznej, po czym z rąk religijnych zwierzchników otrzymać ordynację, uprawniającą go do sprawowania służby. Wówczas staje się mianowanym sługą, kompetentnym i uprawnionym do wykonywania sakralnej służby jako funkcjonariusz religijny, sakralnej służby w kościele. Bez formalnej ordynacji według tego błędnego, powszechnego zabobonu i przesądu, według powszechnej myśli dzisiejszej teologii, nie jest pełnoprawnym sługą kościoła. Osobie nieposiadającej religijnych uprawnień nie wolno wykonywać w takich systemach publicznych służb jak udzielanie chrztu czy komunii, pamiątki pańskiej, podawania chleba i wina, w zależności od danej grupy religijnej. Oczywiście warianty są różne. Taką jest dzisiejsza nauka ludzka. Ale co powiada Pismo Święte? Jakich pouczeń udziela Słowo Boże w tej zasadniczej kwestii? Czy rzeczywiście przekładu Pisma Świętego nie może dokonywać brat, który nauczył się hebrajskiego w zaciszu swojego domu z książek ogólnie dostępnych? Przeczytał podręcznik do nauki języka greckiego i przerobił ćwiczenia i zna grecki. Czy on naprawdę zna go gorzej niż student, który miał w tym czasie pakowane 3000 durnych idei dotyczących historii Kościoła i teologicznych koncepcji, a na Grekę miał tylko tyle samo lub dużo mniej czasu niż pracujący zawodowo wierzący, który w zapale, w celu dobrego zrozumienia greki, hebrajskiego lub aramejskiego poświęcił czas, przeanalizował podręcznik i rzetelnie się nauczył. No więc zabobon klerykalizmu twierdzi, że taki brat jest wykluczony. Musi mieć święcenia, musi mieć ordynację, musi skończyć jakąś szkołę teologiczną i tym podobne dopalacze. Ale co powiada Pismo? Jakich pouczeń udziela Słowo Boże w tej zasadniczej kwestii? Pytanie to powinno stanowić naszą jedyną troskę i pochłaniać całą naszą uwagę, niezależnie od tego, co inni mogą mówić lub myśleć na ten temat, choćby byli nawet czołowymi teologami na scenie chrześcijaństwa. Po pierwsze, ważne jest to, żeby zrozumieć, że to Bóg ordynuje, a nie człowiek. Bóg ordynuje, a nie człowiek. Człowiek nie ma żadnych uprawnień do ordynacji. W Piśmie Świętym znajdziemy Bożą ordynację. Już wcześniej, omawiając inne tematy, zwróciłem na to uwagę. Na temat przygotowywania do służby odniosłem się do Jeremiasza na przykład 1:5 albo Galacjan 1:15-16. Wersety te pokazują nam, że Bóg obiera i powołuje swoje sługi jeszcze zanim przyjdą na świat i przygotowuje ich do służby od momentu narodzin. A teraz przytoczę te dwa miejsca w całości. Jeremiasz powiada: wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię na proroka narodów, przeznaczyłem cię. Tak, widzimy wyraźnie, że Bóg twierdzi, że wybrał sobie Jeremiasza, zanim go utworzył w łonie matki, czyli przed utworzeniem w łonie matki Jeremiasz już był wybrany. Natomiast Paweł pisze do Galacjan,
A gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją, żeby objawić mi syna swego, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi. Dokładnie tak samo każdy, kto wie, że został powołany przez Boga, może o sobie samym powiedzieć, że gdy się Bogu podobało, który sobie mnie obrał, zanim się urodziłem. I wtedy mamy zakaz radzenia się ludzi, zakaz radzenia się ciała i krwi. W 1 Tymoteusza 1,12 apostoł Paweł dziękuje Bogu za zlecenie mu jego służby. Natomiast w 2 Tymoteusza 1,8-11 mówi o zbawieniu i powołaniu w Chrystusie oraz o Ewangelii, o czym wiemy i po czym stwierdza, dla której jestem ustanowiony zwiastunem i apostołem i nauczycielem. Podobnie ma się sprawa w przypadku 12 apostołów. Ewangelia Marka 3,14 komunikuje nam, że zostali oni powołani przez Pana, po czym obdarzeni mocą do wykonywania służby, na koniec zaś przez Niego wysłani. Wersety te mówią bardzo wyraźnie o Bożej ordynacji i mianowaniu do wykonywania służby. Paweł dobitnie podkreśla, że był apostołem nie od ludzi ani przez człowieka, lecz z woli Boga, zaś Ewangelii, którą głosił, nie otrzymał od człowieka, ani nawet od apostołów, którzy posiadali swój urząd na długo przed nim. Jeśli zatem Paweł został powołany i mianowany przez Boga, a swej służby nie nauczył się od apostołów, jakże oni lub ktokolwiek inny mogliby go ordynować? I po cóż on lub którykolwiek ze sług pańskich mieliby potrzebować ludzkiej ordynacji, uprawnień i pełnomocnictwa, jeśli sam Bóg, najwyższy autorytet, powołał go, mianował, obdarzył, uzdolnił i pouczył do służby. Także mamy kolejny ważny punkt, który tutaj trzeba wspomnieć, to, że Pismo nie zna ludzkiej ordynacji. Pismo Święte nie zna ludzkiej ordynacji. Nie ma czegoś takiego w Biblii jak ludzka ordynacja. Każdy pastor powołany przez instytucję jest oszustem religijnym i powinieneś jak najdalej trzymać się od tego typu zbrodniarzy przeciwko prawdzie Bożej. Nie ma czegoś takiego. Każdy klecha jest oszustem religijnym i powinieneś jak najdalej się od niego trzymać. Pan Jezus powiedział, żeby nikogo nie nazywać liderami. Jest wyraźnie powiedziane w Słowie Bożym, że jest jeden przewodnik, Chrystus. Jeżeli kontaktujesz się, utrzymujesz jakiś kontakt ze zwodzicielami podającymi się za pastorów, których ustanowili jacyś ludzie, to wiedz, że jesteś w diabelskich rękach i powinieneś stamtąd jak najszybciej uciekać, gdyż jest to Babilon Wielki, tam gdzie się znalazłeś. Pismo nie zna ludzkiej ordynacji. Zarówno w przypadku apostoła Pawła, jak też w przypadku wszystkich innych proroków i kaznodziei, zarówno Nowego, jak i Starego Testamentu, nie było miejsca na mianowanie czy uprawomocnienie ze strony człowieka. Apostoł nawet stwierdza z naciskiem, że kiedy powołał go Bóg, nie radził się żadnego człowieka, ani też nie poszedł do Jerozolimy, aby otrzymać przyzwolenie i wyrazy uznania od przebywających tam apostołów. Ta sama zasada obowiązująca Pawła i wszystkich innych ze sług pańskich opisanych w Dziejach Apostolskich jest aktualna do dzisiaj. Jeśli Chrystus dał swemu słudze dar, aby go używał dla Niego, dla Chrystusa, skoro powołał go Chrystus i mianował do służby, jakże miałby jeszcze udawać się poradę czy przyzwolenie do ludzi? Jaka kontrola ludzka mogłaby być nad tym sprawowana? Jeśli tak czyni, sprzeniewierza się Chrystusowi i tym sposobem udowadnia, że w ogóle nie powołał go Chrystus, tylko samemu sobie mu się wydawało, miał urojenia jakieś w umyśle, że został powołany przez Chrystusa. To jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu takie coś czynić. A co jeżeli ludzie nie dadzą mu przyzwolenia na wykonywanie daru, który otrzymał od Pana? Otrzymanie daru powiązane jest z odpowiedzialnością, aby go wykonywać. Więc jeśli otrzymałeś dar od Pana Jezusa, to Ty jesteś odpowiedzialny przed Panem Jezusem, aby go wykonywać.
niezależnie od tego, co powiedzą ludzie. A jeśli go nie otrzymałeś od Pana Jezusa, a ludzie cię czynią takim kimś, to trzymaj się z dala, bo grzeszysz z każdą sekundą, robiąc coś, do czego Pan cię nie powołał. Podobnie jest z otrzymaniem powołania. Zobowiązuje nas ono do bezwarunkowego posłuszeństwa Chrystusowi, tylko Chrystusowi. Oczywiście, że samo stwierdzenie, że posiadam dar i że zostałem powołany, nie uprawniają mnie jeszcze do służby. Mogę przecież tutaj mieć problem z tym, że źle to zrozumiałem. Roszczenia muszą zostać udowodnione. Niemniej jednak duchowo usposobieni wierzący bez problemu będą umieć rozeznać, czy ktoś naprawdę posiada dar i został wezwany przez Boga do służby, czy nie. I zgodnie z postawioną diagnozą zachęcą daną osobę do wykonywania tej służby lub odwrotnie, będą działać hamująco. Ordynacja obdarowanych przez Pana i uprawomocnionych przez Ducha Świętego nauczycieli, pasterzy czy ewangelistów ze strony zinstytucjonalizowanego Kościoła jest jednoznaczna z uważaniem dokonanego przez Chrystusa mianowania za niewystarczające, a co za tym idzie z wynoszeniem się ponad Chrystusa, z wynoszeniem się ponad Jego autorytet. Jest to zasiadanie Antychrysta w świątyni Bożej i zajmowanie miejsca Boga, takie zachowanie. Nie ulega wątpliwości, że zadaniem Kościoła jest rozpoznanie i uznanie danych przez Chrystusa darów. Jeśli Chrystus dał kogoś, kto jest ewangelistą, to dał dar w człowieku. Jeśli dał dar, który jest na przykład pasterzem, to dał dar w człowieku. Dał ten dar całemu Kościołowi, nie lokalnej społeczności, nie lokalnemu miejscu, tylko całemu po prostu Kościołowi na całym świecie. Jeśli tak czynimy, jesteśmy posłuszni wobec Pana Jezusa Chrystusa, jesteśmy posłuszni wobec Niego. Jeśli zaś zaniedbujemy tę sprawę, nie jesteśmy posłuszni Panu Jezusowi Chrystusowi, ponieważ Kościół nie jest w stanie udzielić komuś duchowego daru, nie posiada też prawa do mianowania sług na swoje potrzeby. Kościół udziela materialnych darów i jest upoważniony do obierania diakonów, czyli sług troszczących się o praktyczne potrzeby miejscowego zboru, którzy troszczą się o jego potrzeby finansowe i zarządzają budżetem, ale to coś zupełnie innego niż ordynowanie sług głoszących słowo. I to jest inny rodzaj diakonów w Dziejach Apostolskich w początkowej fazie, a inny ten, który jest opisany m.in. w Tymoteusza. Pismo Święte wspomina rzeczywiście o starszych, tak zwanych biskupach, którzy byli ustanawiani przez apostoła Pawła i towarzyszącego mu Barnabę lub przez tych, którzy mieli specjalne zlecenie od apostoła Pawła i jego pełnomocnictwo, ale nigdzie nie czytamy o mianowaniu braci do głoszenia Ewangelii lub do nauczania czy sprawowania pasterskiej opieki nad Kościołem. Taka myśl nie ma żadnej podstawy w Biblii, żadnej podstawy w Słowie Bożym i jest czysto ludzkim wynalazkiem. Starsi, albo inaczej biskupi, to jest jedno i to samo, o czym możemy się upewnić, czytając Tytusa 1:5-7, byli mianowani do sprawowania nadzoru nad lokalnym zborem i nie należy ich mieszać z darami do sprawowania służby Słowa Bożego. Te są dane przez Chrystusa dla dobra całego Kościoła, nie tylko jego lokalnej jednostki. Urząd a dar to coś zupełnie innego. Dar a urząd to coś zupełnie innego. Pozycję starszych i diakonów oraz zajmowane przez nich urzędy warto rozważyć i myślę, że jeśli Bóg pozwoli, rozważymy je później. Ale dzisiejszym naszym tematem jest teraz duchowa służba. Dla jasnego postawienia sprawy powiem wyraźnie, że nie ma w Piśmie Świętym, nie ma w Biblii takiego miejsca, które wskazywałoby na to, że obdarzona darem łaski osoba, czyli na przykład ewangelista, która jest darem Chrystusa dla Kościoła, albo pasterz, który jest darem Chrystusa dla Kościoła, albo nauczyciel, który jest darem Chrystusa
dla Kościoła, to nie ma takiego miejsca, które wskazywałoby na to, że taka osoba musi otrzymać ludzką ordynację, zanim będzie mogła wykonywać duchową służbę i stać się pełnoprawnym sługą w Kościele Bożym. I myślę, że to jest bardzo ważna myśl. Przyjrzyjmy się kilku przykładom w natchnionej Księdze Słowa Bożego, Biblii, Pisma Świętego, relacjonującej dzieje wczesnego Kościoła, która dowodzi słuszności tegoż stwierdzenia. Więc to jasne postawienie sprawy jest kluczowe. I teraz udowadniam to, że nie ma w Biblii takiego miejsca, które wskazywałoby na to, że obdarzona darem łaski osoba, ewangelista, pasterz czy nauczyciel, musi otrzymać ludzką ordynację. Nie ma w Piśmie Świętym, w Słowie Bożym takiego miejsca, które wskazywałoby na to, że osoba będąca darem Chrystusa dla Kościoła, czyli nauczyciel, albo pasterz, albo ewangelista, musi otrzymać ludzką ordynację, zanim będzie mogła wykonywać duchową służbę i stać się pełnoprawnym sługą w Kościele Bożym, w Zgromadzeniu Bożym. Zastanówmy się nad przykładem Szczepana z Dziejów Apostolskich, 6 i 7 rozdział. Kto ustanowił go kaznodzieją i sługą Słowa Bożego? Był jednym z tych, którzy byli wyznaczeni przez wierzących, aby sprawowali posługi w trosce o wdowy w Kościele i przez apostołów został mianowany do wykonywania tej służby, służby diakona, a dokładniej chodziło o wydzielanie żywności, czyli można by powiedzieć, dzisiaj byłby to ktoś, kogo starsi wiekiem bracia poprosili, żeby komuś dostarczył paczkę, czy to z literaturą chrześcijańską, czy z żywnością. Taką pracę wykonują najmniej doświadczeni ludzie, którzy mają zdrowe nogi. I czasami jakiś brat, który jest na przykład niepełnosprawny, który ma kłopoty z poruszaniem się, może takiego młodego brata poprosić o pomoc w doniesieniu czegoś gdzieś albo przeniesieniu jakiejś paczki, zapakowania do samochodu, coś takiego, lub też zwyczajnie zrobienie komuś zakupów. I do czegoś takiego został powołany Szczepan. Więc później widzimy, jak Szczepan, Stefan, głosi Słowo Boże przed Radą Żydowską, ale nie znajdujemy żadnej wzmianki o tym, żeby został ordynowany przez człowieka do tej służby, ani też nie widzimy, aby Kościół próbował przeszkodzić mu w jej wykonywaniu, argumentując, że wyznaczony został jedynie do sprawowania posługi służby przy stołach. Któryż z ordynowanych przez ludzi kaznodziei głosił kiedykolwiek Słowo Boże z taką mocą i w tak przekonujący sposób jak Szczepan, jak Stefan, który złożył tak wierne świadectwo w usposobieniu Chrystusowym jak ten niemianowany, nieordynowany Stefan. Przyjrzyjmy się również Dziejom Apostolskim, 8 rozdział, 4 werset. W wyniku, na skutek prześladowań, które wybuchły po męczeńskiej śmierci Szczepana, Stefana, wierzący, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. Kto wyznaczył ich oficjalnie do tej służby lub kto też zabronił im głoszenia słowa? Ten sam rozdział relacjonuje nam również owocną pracę ewangelisty Filipa, który podobnie jak Stefan, jak Szczepan, mianowany został jedynie do pełnienia posługi diakona do służby przy stołach. I mało tego, tam był położony akcent, że po to wyznaczono tych pomagaczy przy stołach, żeby apostołowie mogli się poświęcić służbie Słowa Bożego, czyli tak jakby ci diakoni mieli wykonywać tą pracę taką prostą, roznoszenie tacek z jedzeniem, czy coś podobnego, wycieranie stołów po danym posiłku, czy też wyniesienie śmieci,
czy sprzątanie toalet, po to, żeby apostołowie mogli się zająć służbą słowa, aby mogli głosić kazania. I nikt z ludzi na pewno nie pomyślał, żeby tych Filipa i Stefana wyznaczyć do głoszenia słowa. W ogóle nie było takiego pomysłu. Nie ma nawet najmniejszej wskazówki na to, żeby został ordynowany do zwiastowania słowa, nawet nie przez Piotra i Jana, którzy przyszli z Jerozolimy do Samarii, aby pomóc mu w pracy. W ogóle nie znajdujemy na to śladu. Więc najprostszą tutaj odpowiedzią jest Słowo Boże. Dzieje Apostolskie, 11 rozdział, 19-23 odsłaniają nam dalsze szczegóły dotyczące działalności rozproszonych po śmierci Szczepana, wierzących, ale Barnaba, który został wysłany do nich przez zbór w Jerozolimie, nawet nie myślał, aby ich ordynować, aby ich mianować. Więc zatrzymajmy się jeszcze nad Dziejami Apostolskimi, 13 rozdział od 1-4. Od dawna jest to fragment, który czołowi teolodzy cytowali jako pewnego rodzaju przyzwolenie na ordynację do służby Słowa Bożego. Czytamy tam, że pewni prorocy i nauczyciele powstali w zborze w Antiochii i gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po odprawieniu postów i modlitwy nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. A oni, wysłani przez Ducha Świętego, udali się do Seleucji. Czy ta sytuacja pozwala nam rzeczywiście stwierdzić, że Barnaba i Saul zostali ordynowani, mianowani przez ludzi do ich służby? Obaj od dłuższego czasu zaangażowani byli w dzieło pańskie, głoszenie Słowa Bożego. W Antiochii spędzili ponad rok nauczając lud i utwierdzając wierzę tamtejszych wierzących. Jakże absurdalnym byłby wniosek, że ten świeżo powstały zbór miałby mieć moc i prawo do ordynowania tych cenionych sług lub by nadać im apostolstwo. Bez wątpienia w ich przypadku nie miała miejsca żadna tego rodzaju ordynacja czy mianowanie. I także kolejny ważny punkt, ważny argument, żeby ten temat zrozumieć, to jest kwestia taka, że poruczenie sług Bogu i zjednoczenie w społeczności to jest kluczowa rzecz, ale nie rozstrzygająca. Czego zatem wyrazem były post, modlitwa i nałożenie rąk na Barnabę i Saula? Nakładanie rąk praktykowane było od zamierzchłych czasów. Nie był to żaden chrześcijański wynalazek. Czytamy o nim już w pierwszej księdze Biblii, gdzie znajdujemy sceny, w których patriarchowie nakładali ręce na swe dzieci albo wnuki. Był to znak poruczenia ich opiece Boga. Opiece Boga. Był to znak poruczenia ich opiece Boga. Czynili tak mężowie Boży, przekonani o bliskości swego Boga i Jego aprobacie w tak wielkim stopniu, że posiadali pewność, iż mogą liczyć na Jego błogosławieństwo. Wielokrotnie, gdy na przykład modliłem się o swoje, czy to dzieci, czy swoją żonę, czy o innego bliskiego członka rodziny, to nakładałem na niego ręce w czasie takiej modlitwy, jako właśnie taki symbol, symbol poruczenia opiece Bożej tej osoby, o którą się modliłem. W podobnym charakterze praktykowano tę czynność wielokrotnie w czasach nowotestamentowych. Nie miała ona pretensjonalnego charakteru udzielenia komuś autorytetu i prawa do służby. I także w Dziejach Apostolskich 13 tak nie jest. Ten doniosły akt wyrażał społeczność i jedność wierzących z tymi szczególnie uhonorowanymi sługami Pana, powołanymi przez Ducha Świętego do specjalnej służby. Dzieje Apostolskie 14-26 wyjaśniają znaczenie aktu włożenia rąk, gdzie czytamy o Barnabie i Pawle. Stamtąd zaś odpłynęli do Antiochii, gdzie zostali poruczeni łasce Bożej ku temu dziełu, które wykonali, czas przeszły wykonali. Powierzenie Bogu Jego sług i wyrażenie społeczności z nimi, wykonywanej przez nich służbie, oto jaka myśl zawarta jest w Dziejach Apostolskich 13:1-4.
Ta biblijna zasada jest nadal obowiązująca i powinna być do dziś praktykowana. Każdy powołany i posiadający dar łaski Chrystusa powinien mieć błogosławieństwo i poparcie lokalnych zborów i lokalnego zboru, do którego należy. Ale jeśli takiego poparcia nie ma, tym gorzej dla zboru. Miejscowi wierzący wyrażają swą jedność ze sługą w jego misji poprzez powierzanie go w modlitwach i łasce Bożej, ale jeśli tego nie robią, sami się okradają. Jego życie i reputacja muszą być bez nagany, aby wierzący z lokalnego zboru mogli śmiało polecić go do służby i do społeczności z chrześcijanami w miejscu, do którego się udaje. Ale jeśli zbór jest w tak złym stanie, że sam jest źródłem problemów i sam ma kłopoty z określeniem, co jest, a co nie jest od Boga, no to nie jest rozstrzygające, że takiego poparcia nie da. Jest to chora sytuacja i w dzisiejszych dniach ruiny Kościoła niestety bardzo powszechna. Natomiast jest to biblijny porządek rzeczy zgodny z myślą Bożą. W przeciwieństwie do tego ordynacja nie znajduje uzasadnienia w Biblii. Ten Boży, zrównoważony sposób wynika z tego, żeby właśnie ta służba mogła się odbywać bez zakłóceń na podstawie powołania samego Boga, a nie na podstawie tego, jakie widzimisię ma człowiek. I ten Boży, zrównoważony sposób unika jednej skrajności, którą jest niezależne działanie na własną rękę, oraz drugiego ekstremum, jakim jest klerykalny system opierający się na ordynacji i zawłaszczający sobie to, co należy do autorytetu Boga. I tutaj mamy jeszcze ważny, czwarty taki kolejny punkt, szczególny przypadek Tymoteusza. Warto go wziąć pod uwagę, gdyż on jest wyjątkiem, a nie regułą. Zanim tutaj zamkniemy to rozmyślanie, rozważany przez nas temat, musimy poruszyć osobliwy, wyjątkowy przypadek Tymoteusza, który może budzić u niektórych osób niezdrowe zainteresowanie pod złym kątem. Dlatego, że może budzić też wątpliwości. Włożenie rąk apostoła na tego młodzieńca miało szczególny charakter. Apostoł Paweł pisze: przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie moich rąk. Tak mówi 2 Tymoteusza 1,6. I teraz zastanówmy się. Pozwólcie, że zacytuję słowa wyśmienitego znawcy pisma i języków, w których sporządzone zostały jego oryginalne przekłady, a dokładnie Williama Kelly'ego. Tutaj mamy tak napisane. Tymoteusz już uprzednio został przez proroctwa wyznaczony do służby, do której powołał go Pan. Kierowany proroczą wyrocznią apostoł nałożył na niego ręce, udzielając mu bezpośredniej mocy Ducha Świętego. Myślę też, że warto, żebyście zapoznali się z dziełami Williama Kelly'ego i przeczytali je w dostępnych dla was tłumaczeniach. I tutaj wyraźnie dalej mamy wyraźnie wskazane. W ten sposób uzdolnił go do szczególnej służby, którą miał wykonać. Za apostołem podążyli obecni na miejscu starsi, wkładając na niego ręce. Istnieje jednak pewna znacząca różnica w wyrażeniu, jakim posługuje się Duch Święty, mówiąc o włożeniu rąk przez apostoła i przez starszych. Różnica ta pokazuje, że przekazanie daru było zależne wyłącznie od apostoła i nie mieli w nim udziału starsi. Włożenie rąk przez starszych towarzyszyło czynności apostoła, który wypowiedział proroctwo. Tutaj mamy takie greckie słowo meta, to jest wyraz z starsi. Postąpili zatem w zgodności z tym, co uprzednio uczynił apostoł. I to na przykład widzimy w Biblii Gdańskiej, zapisane w 1 Tymoteusza 4,14. On sam włożył ręce na Tymoteusza. W przypadku Tymoteusza jednak nałożenie rąk było ewidentnie środkiem, i tutaj jest słowo greckie dia, czyli przez, za którego pośrednictwem został
za którego pośrednictwem został przekazany mu dar łaski, tym, który pośredniczył w udzielaniu daru łaski, był apostoł. Nigdzie nie czytamy o starszych, którzy w taki sposób przekazywaliby dary łaski. Nie było to rzeczą starszych, lecz wyłącznym przywilejem urzędu apostołów, którzy dzięki apostolskiemu autorytetowi mogli przekazywać innym moc lub odpowiedzialność do jakiegoś urzędu. Któż miałby mieć dzisiaj moc i prawo, by czynić coś podobnego? William Kelly, lekcje dla ksiąg dziejów apostolskich i listy Pawła z Tymoteusza listu. Więc tutaj jeszcze dochodzimy do bardzo drażliwej kwestii, czyli schlebiających tytułów. Z ordynacją niestety wiążą się schlebiające tytuły. Z ordynacją na duchownych ściśle powiązane jest nadawanie ordynowanym schlebiających tytułów, jak książę, ksiądz, ojciec, pop, wielebny, pastor. To są wszystko tytuły Chrystusa lub Boga, przypisane człowiekowi, lider, przewodnik. To jest wszystko zajmowanie miejsca Boga w świątyni Bożej, czyli zajmowanie miejsca Antychrysta tak naprawdę, bo wykluczenie Chrystusa z centrum, a postawienie siebie samego jako pastora, księdza, popa, ojca, wielebnego, lidera, czyli wypchanie Chrystusa z Kościoła na zewnątrz. Więc niestety z ordynacją na duchownych ściśle powiązane jest nadawanie ordynowanym schlebiających tytułów, jak właśnie ojciec czy wielebny. Ponieważ praktyka ta jest aż nader powszechna w chrześcijaństwie, ważne jest i chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się jej w Piśmie Świętym. Więc musimy przyjrzeć się jej w świetle Pisma Świętego, Biblii, Słowa Bożego. Uderzającym faktem jest to, że słowo wielebny, czcigodny występuje tylko jeden, jedyny raz w Biblii i to w odniesieniu do Boga. Czytamy o nim w Psalmie 111:9. Wielebny, o Bogu. Werset ten pokazuje nam wyraźnie, że tylko imię Boga godne jest takiej czci i uwielbienia i na próżno będziemy szukać w Piśmie imienia któregokolwiek z ludzi określonego tym słowem. Jakże więc jakikolwiek ze śmiertelników, niechby nawet najbogobojniejszy i godny szacunku, miałby przyjmować tytuł, do którego ma prawo tylko Bóg, do którego prawo Biblia przyznaje jedynie Bogu. Czcigodny to wyłączny atrybut Boga, wielebny to jedyny atrybut, jedynie Boży atrybut. Jedynie Bóg ma prawo do tytułu wielebny czy czcigodny. Żaden z wiernych sług Bożych, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, nie był nazywany w ten sposób i nigdy nie będzie nazywany w ten sposób. Dlatego i dzisiaj żaden sługa Boży nie powinien przyjmować takiego tytułu, ani nie powinno się go nadawać duchownym. Słowo Boże z całą pewnością poucza nas, że słudzy Chrystusa powinni być otaczani należnym szacunkiem. Pierwszy list do Tymoteusza pokazał nam to wyraźnie. Także to samo świadectwo zawiera pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, od 12 do 13 wersetu, który mówi: a prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was, szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. A pierwszy list do Tymoteusza, 5 rozdział, 17 werset, napomina nawet, żeby starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, czyli dosłownie szacunek, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania, czyli nie każdy starszy miał zwiastować słowo i nauczanie, skoro tym, którym należało dać właśnie podwójną cześć, zwłaszcza mieli
być pośród tych, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. Więc była duża grupa albo jakaś grupa starszych, którzy nie zwiastowali słowa i nauczania. Dzisiaj starszych nie ma, więc to już jest oczywiście też inne zagadnienie. Nigdzie w Biblii nie znajdujemy choćby najmniejszej wskazówki, abyśmy mieli nazywać tych, którzy usługują wśród nas, czcigodnymi, wielebnymi liderami, czy pasterzami, czy pastorami, czy księdzami, czy popami. Także ważne jest, żeby zrozumieć, że w 111 psalmie użyte w Biblii słowo w polskich tłumaczeniach to święty. Przetłumaczone z oryginalnego przekazu oznacza ono czcigodny. Godnym uwagi jest jednak fakt, że w wielu językach użyte w tym psalmie słowo zarezerwowane dla Boga jest dokładnie tym samym, którym określa się duchownych. W Polsce jako wielebny, na przykład reverend po angielsku. I kluczowa jest sprawa taka, że należny im szacunek i uznanie mają z całą pewnością przejawiać się w inny sposób niż przez nadawanie im tytułów, które należą się wyłącznie Bogu. Takie postępowanie znieważa bowiem Najwyższego, czyli Boga, i nie może zyskać apropaty Boga, czyli tego, któremu jedynie należy się wszelka cześć i uwielbienie. Więc jak masz w swoim gronie znajomego, pastora, księdza, popa, wielebnego, czcigodnego, to się jak najszybciej ratuj z tego grona, bo jesteś w złym towarzystwie. Nie miej z tym nic wspólnego, bo ciąży na tobie przekleństwo Boże. Też warto wziąć pod uwagę słowa Charlesa Spurgeona. One są godne uwagi w tym kontekście. Jest mnóstwo wielebnych i bardzo wielebnych grzeszników na tym świecie. Co do mnie, chcę być określany po prostu jako sługa Boga i gorąco życzę sobie, by moje postępowanie udowodniło, że jestem nim rzeczywiście. Jeśli jako sługa Boży mam w ogóle spotykać się z szacunkiem moich współwierzących, to z pewnością nie z powodu długiego tytułu przed moim nazwiskiem, który byłby zresztą atrybutem skradzionym Bogu i przyznanym mi przez radę osób ordynujących. Ani nie dlatego, że mój kołnierz jest z tyłu zapinany na guziki, czy ze względu na kapłański krój mojego płaszcza, lecz wyłącznie z powodu mojej pracy. A to był głos śmiertelnika, czyli Spurgeona, natomiast Bóg mówił o Mojżeszu, mój sługa Mojżesz. Przyznał też Bóg, w całym moim domu jest on wiernym. Tak mówi 4 Mojżeszowa 12,7. Jakiż to zaszczyt, by przez Boga być nazywanym moim sługą. Podobnie apostołowie, zwracając się w modlitwie do Boga, nazywali siebie Jego sługami, bo tak mówią Dzieje Apostolskie 4,29. W liście do Filipian 1,1 apostoł Paweł i Tymoteusz piszą o sobie słudzy albo niewolnicy Jezusa Chrystusa. Czy ciężko zadowolić się takim wyróżnieniem i być niewolnikiem Jezusa Chrystusa? Sam Pan Jezus Chrystus powiedział do swoich uczniów: ale wy nie pozwalajcie się nazywać rabbi, to znaczy mistrz, pan lub nauczyciel, bo jest tylko jeden nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ojciec wasz, ten w niebie. Ani nie pozwalajcie się nazywać liderem albo przewodnikiem, nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus. Kto zaś jest największy spośród was, niech będzie sługą waszym, jak mówi Ewangelia Mateusza 23, od 8 do 11. Już w zamierzchłych czasach Joba Elihu powiedział: niech nie będę brał niczyjej strony i nikomu nie będę schlebiał.
Nie umiem schlebiać, gdyż mój Stwórca wnet by mnie utrącił. Księga Hioba 32:21-22. Biblia Gdańska oddaje to tak: nie będę teraz miał względu na żadną osobę, a z człowiekiem bez tytułów mówić będę, bo nie umiem tytułować, by mię w rychle nie porwał Stworzyciel mój. Z pewnością nie godzi się, by naśladowcy odrzuconego i ukrzyżowanego Zbawiciela nosili sklebiające tytuły. Powinniśmy raczej spodziewać się, że świat będzie nas znieważał i pogardliwie nazywał, jak czynił to z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Duch Święty nie dał nikomu tytułu doktora teologii, a słowo pastor czy pasterz opisuje w Słowie Bożym jeden z darów, jaki wywyższony Chrystus dał swemu Kościołowi. Nie określa on jednak urzędu i nie czytamy o nikim w Słowie Bożym jako o pastorze czy pasterzu, choć niewątpliwie wielu nowotestamentowych sług dar ten posiadało. W Biblii czytamy jeden tylko raz o Filipie, ewangeliście w Dziejach Apostolskich 21:8. Popularny w protestanckich krajach anglojęzycznych tytuł Masters of Divinity, uprawniający do przyjęcia święceń kapłańskich, dosłownie oznacza magister boskości, co jest również bardzo, bardzo szokującą nazwą.